Dzisiaj, moi kochani, będziemy testowali dziwne gadżety z TikToka. Pod ostatnim film zdobyliście 10 tysięcy łapek, a umawialiśmy się, że za każde 2000 łapek zostawione pod filmem testujemy jeden gadżet więcej. A ja, moi kochani, jestem kochany, jak dobrze wiecie, więc przetestujemy dzisiaj aż 7 gadżetów z TikToka, bo tyle udało mi się zamówić i tyle mi przyszło do tej pory. Mam nadzieję, że pobijecie swój rekord z poprzedniego odcinka i pod tym odcinkiem zostawicie więcej niż 10 tysięcy łapek w górę, a my przechodzimy do pierwszego gadżetu. Let's go! Zgadnij, co to jest? Kalendarz jakiś? No. Jest to kalendarz ze słodkimi pieskami robiące kupy w różnych fajnych miejscach. Nie! Naprawdę. Kosztował 23 zł na 2024 rok. Sprawdźmy, jak wygląda styczeń. Styczeń, o, proszę. Chałka kręcona w lesie. Luty. Ja chcę zobaczyć, co będzie w marcu, bo to moje urodziny. Góra. Wilczur. Wilczur w górach. Bardzo ostra grafika. Marzec, teraz ty? Tak. Ta-dam! O nie! Piękny przykód. Marzec. Czy będzie pomeranian? Kwiecień! Też jako kiedy jesteś? Lipiec. Okej. Okay. Maj? O, proszę. Napiszcie w komentarzu, z którego miesiąca jesteście, jaki piesek wam przypadł. Teraz ja, czerwiec. Uwaga! Nie no! Co to jest? Australia. Australia? A nie, to jest rasa psa. Australian. Aha. Shepherd. Szaku, teraz ty? Dawaj. Lipiec! Nie no, tu nic co nie to jest? Widać. Czemu takie głupie grafiki wybrali? Powinny być jakieś takie wyraźniejsze, nie? Sierpień! Pieski robiące kupę to jest po prostu najsłodsza rzecz na świecie, nie? Jest jeszcze jeden ze zwierzątkami w dziwnych pozycjach, ale to w następnym odcinku. Wrzesień! O nie, najgorsze! Jakie mogło być? Wyobrażacie sobie, żeby coś takiego wiszało w domu? No. Najlepiej w kuchni. O! Październik! Nie! To jest niewońka! Tak! Listopad! Okej. Okay. Wszystkie one mają dziwne pozycje. I grudzień. No dumping. Mam takie zdjęcie gdzieś joysticka. Jak znajdę, to postaram się wam tutaj gdzieś zakaz wkleić. Wyprowadzania na trawnik psów. Było. Nie wiem, jak go oceniam w skali 1 do 10. Mega śmieszne, na prezent. 5 na 10. 5 na 10, nie? Bo grafiki mogłyby być lepsze, a są takie, nie wiem, w Google wpisane, ściągnięte i wydrukowane. Tak, na pewno są śmieszniejsze miejscówki, w których psy robią kupy. Komuś go damy. Kolejnym gadżetem są czaszki, a dokładnie kostki lodowe czaszki. Przez taki lejek nalałem już do foremki wody tutaj. Troszeczkę mi się przelało, zobaczymy, jak to wyjdzie. Uwaga, jest to silikonowa forma. Wow, wow, patrzcie na to, ale trza. Ale trzaduwa. Okay. Odłammy to. Mamy też idealną, tematyczną do tego szklankę w kształcie czaszki. Rzucamy kosteczkę. Halloweenowy drink. Szkoda, że już po Halloween, ale te formy mogą się też przydać na przykład na czekoladę i zrobić czekoladowe tak, czaszki. Czekoladowe czaszki. I słuchajcie, taka foremka kosztowała tylko 7 zł. Silikonowa, 7 zł, mega tanio. Bardzo fajna. Tak samo jak fajna jest dzisiejsza moja koszuleczka z Pixie Shop z kolekcji I With You z joystickiem. O! A joystick już przyszedł, bo słyszał. Potwierdzić. Potwierdzić, tak? Jeżeli chcecie fajną koszulkę, to wbijajcie na pixieshop.pl, co nie? Do każdego zamówienia nasze zdjęcie z autografami. Co nie, joystick? Dobry lud? On lubi takie chłodne rzeczy. Starczy. Starczy, bo oszalejesz. Zostawcie łapkę w górę dla joysticka. Kolejnym gadżetem jest najbrzydsza ryba świata. Bloopfish. Proszę bardzo. Ona się tutaj nazywa Sunny the Happy Bloopfish. Ale czekaj, czekaj. Do czego ona służy? Jest to taka chyba stresorka. Kosztowała ona 50 zł. Wygląda tak. Jest to taka stresorka żelowata, fajna. Ale jest ohydna. Jest ohydna, to prawda. W końcu najbrzydsza ryba świata. Jak ona się w ogóle nazywa po polsku? Blobfish. I ona naprawdę tak wygląda w rzeczywistości? Pokaż zdjęcie. Psychrolutes marcidus. Naprawdę wygląda. Tak, tak ona wygląda na żywo. Zamieszkuje głębokie wody u południowych wybrzeży Australii i Tasmanii. Okej. Okay. Jest podobna do ciebie, nie? Będzie bolało. Co? No okej, okay. Nie, nie dam ci. Poka, poka, poka. A chcę zobaczyć, co ona potrafi próbować, Szaku. Raz, dwa. Nope. I już tyle. Kurczę, nie da się faktycznie. Dobra, zobaczmy, czy odbije się od ziemi. Okej. W ogóle nie. O, jak się cieszę ogonkiem. Zostawcie łapkę w górę.
Ona jak kupiła, to robi tak. Reanimujmy tą rybę. To jest moja mina, kiedy widzowie nie zostawiają łapki pod filmem. A to jest moja mina, kiedy widzowie zostawiają łapkę pod filmem. Uśmiechnięta, widzicie? Czas, moja kochana, nauczyć cię fruwać. Nie będziesz tylko pływać. Zobaczcie, jak się cieszy. Macha ogonkiem. Zobaczymy, czy pofrunie. Odsuń się, Miśka. Pierwsze ja. Hop. Poszła! Do oczka! Do oczka, nie wierzę! Stary, ona jednak pływa i lata. Zobacz. Co jest? Cała jest zdrowa. Teraz ty, Justyna. Uwaga, rzucam. Uwaga. Dobrze! Gotowa? Wow! Dobrze, prawie w szaka! Prawie doleciała do oczka. Zabawka 10 na 10. Pak, leci! Fajny gadżet. Opłacało się kupić. Kolejnym gadżetem jest gadżet podróżniczy. Jest to Travel Pillow. Kosztowało 35 zł. Jest to taka poduszka, którą zakładamy na kark i możemy zasnąć w niej. Tak o. To tobie by się to przydało, bo ty wiecznie śpisz w samolocie. Tak, ja nie lubię w samolocie nie spać. Dobra, weź mi to owiń. Tutaj, no. Tak, udusić mnie. No i okej, i co, że niby to sobie zapieramy tu. No, że wspierasz szyję, tak. No i czekaj. No i już się opierasz i nie mój, i jakby nie ciągniesz, wiesz, Poczekaj, głowy. Poczekaj, staram się skupić, jak to wygląda. Podtrzymuję ci jakby kark. Mhm. Całkiem spoko, a przód? A to jest tylko na bok. Tylko na bok, nie? Tak, tak, tak. Ale słuchaj, 35 zł, masz jakiś tam komfort, nie? Wiecie, bo w samolocie jest taki przypał, że to okno jest takie malutkie i tam jest dużo takich, wiesz, kantów i ciężko jest się położyć. Ani łokcia nie dasz, jak jest siedzisz przy oknie, nie? Tak. Albo tu siedzi koło ciebie ktoś z boku i lecisz tą economy class, no to wiadomo, się zwalczycie o ten pośrodkowy. Właśnie tak jest, mniej więcej, nie? Tak walczycie o ten środkowy podłokietnik. A tak to sobie, o, głowę oprzesz i git. Jest małe, kompaktowe, całkiem fajne. Na pewno lepsze niż poduszka, która zajmuje 3 razy więcej miejsca albo 4 razy więcej miejsca. Rozłóżmy to na części pierwsze. Okej, wygląda w środku to tak. Piesek! Patrz, piesek to też jest. Dla dzieci można zrobić z tego pieska plastikowego. 2 w 1. I to tutaj, dobrze mówię? Papuga. I masz też papuga. O, i tak to działa, że tu i on się opiera. No, no spoko, faktycznie, przez to nie gniecie, bo tu w środku jest poduszeczka. Cena do jakości, wykonania i kompaktowości 9 na 10. Ja będę używał, ja wezmę, dlaczego by nie? Okej. Okay. Może być, ale lecimy do Irlandii niedługo. Albo ja. Jesteśmy nawet już teraz, jakby to oglądacie w sumie. Wbijcie na Insta. Ja oceniam na 6 na 10, bo mogło być różowe. A. Nie wybierałem koloru, tylko kliknąłem weź, kup, wyślij. Okej, okay, lecimy dalej. Czy ty wiesz, kim był Salvador Dali? Artystą. No, malarzem. Kojarzysz taki obraz jak miękkie zegary Salvadora Dali? Coś mi się kojarzy, no. To jest właśnie taki miękki zegar. Fajny, nie? Wow! Kosztował 60 zł i możemy go w taki sposób sobie postawić na półce. Fajny. Fajny. Bardzo taki ładny. Dziwny, od razu się rzucał w oczy. Tylko, że najgorsze jest to, że on jest z totalnego takiego tandetnego plastiku. Zobaczcie na to. To jest taki chrom. Myślałem, że będzie to troszeczkę lepszej jakości, bo na zdjęciach wyglądał lepiej. Ale robi, nie? Robi wow, robi wow. Wrażenie, no. Gdzieś musimy go postawić. Ściągnijmy tą rączkę. I o. Wow! Mocne. Fajne. Fajny gadżet, fajnie robi robotę. Ładnie się zapiera. O, nie lata. To jest ważne. Ani w tą, ani w tą. Nie dosłownie się wtopił. W tą. Dosłownie się wtopił, no. Albo to ty jesteś taka hot. No. Ale rezoncja. Co? Ale gadżecik wleciał. Ale wleciał tekścik. Czekaj, muszę popić. Zostawcie za to łapkę w górę. Dokładnie. Kolejny gadżet kosztował 13 zł i kupowałem go z myślą o tobie. Jest to domowe spa dla twoich włosów, wariacie.
Jest to urządzenie, które zakłada się na głowę. Proszę, o tak, wyglądasz jak ta ryba. Jak ten blobfish. Tu się zaciska, okej. Okay. Załóżmy, że teraz masz mokrą głowę, okej? Okay? Tu masz taką rurę słonia trombolskiego i tak się robi. Działa. Bierzemy teraz suszarkę. Na suszarkę zakładamy to coś. To nasza suszarka jest misiek za tego, za duża. Gotowa? Nie. Jedziemy! Nie! Dyson ma za dużego kopa, czy za słabo ścisnąłem? Jedno z dwóch. To załóż jeszcze raz słonia trombolskiego. To wygląda faktycznie jak słoń trombalski. Albo jakbyś miała tą meduzę przyklejoną do głowy. No. Jellyfish! Ja będę trzymać. Okej, okay, jedziemy. Jak? Super. Fajnie jest? Fajnie ciepło? Jest. Ciepło? Trzymam, żeby to mi odfrunęło. Dobra. Z racji tego, że to kosztowało 13 zł, to ja się boję, że wasze suszarki szybko się spalą. Że to ma za mało tych dziurek odpływowych. Ale do czego to ma służyć w ogóle? Do suszenia włosów. Jak? Po co? Przecież suszysz włosy normalnie, suszysz i da się wysuszyć normalnie, to po co to? Szaku, pomóż. No, jak masz u fryzjerki takie coś, że ci nakłada taki, wiesz, hełm na głowę. To jest właśnie to samo działanie ma. No nie. Tak. Fryzjerka nakłada, jak nakłada jakąś odżywkę i która działa pod wpływem temperatury. No to czyli to jest po to! No właśnie. Pokaż, chcę z tym spróbować. Nie znam, jak coś ciśnie. Eleganckie, nie? Mistrz! Aladyn! Normalnie. Lampadzina Aladyna. Spełnię wasze trzy życzenia, jak zostawicie łapkę w górę. Fajne. No dobra, za 13 zł taki bajer nie jest to złe. No. 13 zł? Jakby nigdy w życiu więcej tego nie użyję, nie? Więc 2 na 10. 3 na 10. Bo różowe. Specjalnie różowe dla ciebie dobierałem. To jest brudny róż. Można tego użyć zawsze jako peruki i rozczłonki. Albo, że ci się meduza z SpongeBoba do głowy przykleiła. Kolejnym gadżetem jest gadżet za 5,50. Jest to gadżet, który musi mieć każdy, jak gdzieś jedziecie i się nudzicie. A nie macie internetu! Uwaga! 3, 2, 1. Ta-da! Co tu jest? Są to baby karty. Nie! Tak, zobaczcie. Karty dla calineczki. Karty dla calineczka też. Dobra, rozwalmy to opakowanie, bo nie idzie ich wyjąć. O! Rozwaliłeś opakowanie. Sam je sklejałem, przyszło cię do sklejenia. Możecie na przykład grać sobie wojnę w ten sposób, rozumiecie? Dawaj, to? Zagramy wojnę. Potasuj. Potasuj, tak. Ja wyciągam pierwszy, potem ty. Pyk. Ósemeczka. Pyk, ósemeczka. O, wojna! Tego jeszcze nie było. Pyk. I pyk. I dwójka! Przegram to! Przegram to na pewno. I ósemeczka. No i dobra, co to było do zgarnięcia? Szóstka. A tutaj trójka, o, dobra. Ale słabizny. Masz dużo. Dogrywka? Tak, ja pierwszy, bo przegrałem. No. Ósemka. Dwójka. Ujka! Zgarniam. Ostatnia runda. Kto wygra, zgarnia wszystko. Trzy, dwa, jeden. Jestem najgorszy w wojnie. Ale za 5,50 takie mini karty, spoko. Tylko, że bardzo ciężko się tym gra. No. Ale jak grasz w pokera, to tak. Nie da się kuknąć do nikogo. Pokaż, czy da radę kuknąć. Weź kuknij mi w karty. Da radę? Nie ma opcji kuknąć, więc gadżet, cena. Ja sobie to nawet mogę pod paznokcie wsadzić, o tak. No. To już w ogóle nic nie mówisz. Byś była największą oszustką karcianą. Mini poker oceniam na 5. Dlaczego? Bo jest mini. Dla mnie 5 na 10. Więc się zgadzamy. No dzisiaj to było tyle. Jeżeli obejrzeliście do samego końca, to napiszcie w komentarziu rybko, leć powoli i niziutko. I wróciła. Chyba już się nie znajdziemy. Trzymajcie się. Elo!